Hej, cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpio, witam was w kolejnym odcinku z Gothica 2 The Returning. I teraz takie jedno małe wyjaśnienie. Ponoć przestałem się stosować do harmonogramu, który stworzyłem. Dobra, nie będę owijał w bawełnę, owszem, przekroczyłem tą granicę o rozsądku i to jest po prostu powód taki, że bardzo dużo w tą FIFA zacząłem grać. Co z tym zrobię, to już ode mnie będzie zależało. Bylebym się zaczął bardziej stosować do tego harmonogramu, który stworzyłem. Dziękuję osobie, z którą mile i chętnie porozmawiałem, choć to może była bardziej dywersyjna rozmowa niż taka na spokojnie, ale myślę, że to ma pomóc. Dobra, ja już skończyłem ten temat, to był krótki, szybki i zwięzły. Tak, teraz pójdę jeszcze do Merdariona po kolejny kryształ. Przedostatni właściwie już, bo już mamy 3 uaktywnione. A z do Merdariona pójdziemy po 4. Tylko czemu oni się wszyscy tak ustawili przy jednym miejscu? Dla mnie to jest... To przecież oczywiste. Aha, on sam ze sobą gada. No ja bym na to nie wpadł. Lepiej tego nie robić. A oni tu śpią. Pobudka. Kolego. Dobra. Uruchomiłem kolejny kamień teleportacyjny. Daj mi... Oczywiście. Masz tu trochę złotych... Dzięki, że mnie hajsem wspomagasz. Ludzie gadają o tym i o tamtym. Dobra, teraz tak. Kwestia jest jasno zrozumiała. Tak dalej być nie tutaj może. Mamy to przyzwanie lodowego golema. Chciałbym z niej zrobić runę. Poczekajmy, co. Tylko jakie składniki by mi były przydatne do stworzenia runy przywoływacza? Jeszcze lodowego golema, który jest OP. Dobra, myślę, że ja mogę wrócić do bagien. Zrobię sobie jeszcze save'a. Takiego na szybko. Jak już będziemy na miejscu, znowu zrobię save'a. Takiego kolejnego na szybko. Ło! I tu nam się kolejne 200 expa zgarnęło za to. Teraz my musimy uważać, bo oczywiście jesteśmy oblegani przez bagienne stworzenia. I to dla nas dobrze nie wróży. Jeśli wiecie, co mam na myśli. Bo jak znajdziemy jakiś truteń, to jest dla mnie już koniec, pewny. No chyba, że się nie dam. Tu mamy krwiopijcę, którą z chęcią bym zabił. Proszę bardzo. I mamy już 60 expa. Teraz czuję się pewniejszy, bo wiem, że mogę ubić te stworzenia. No i widzicie, nie sprawiają mi większego problemu. Sorki za ten kaszel. Ale dzisiaj sobie byłem u tego lekarza, no i wszystko dobrze, lekarstwa są, więc może tak za parę dni będzie już ze mną lepiej, być może już bardziej będę żywszy do przestrzegania harmonogramu, bo to wiecie, przyjazd z Włoch, zmiana klimatu i tak dalej, no spowodowały infekcję wirusa tak zwanego. Tak mi powiedziała lekarka. Normalnie ja już myślałem, że coś mi się, nie wiem, wczepiło w mózg. Nie wiem, takie wyobrażenia. Dobra, tu kolejny dziad, który dla mnie jest już nikim. Dziękuję bardzo. Gdzieś jeszcze jakieś stworzenia. Dobra, mogę podnieść tego korzenia. Tu jeszcze widzę bagienne szczurki. Come on. Usmażycie mi się tutaj w sam raz. I widzicie, no i ładnie mi to idzie. Nie ma problemu. Moment, mam tu trochę piwa. Ale to piwo mi za dużo nie pomoże. O, ale białego rumu możemy pić. Trzeba sobie trochę tych białych rumów jeszcze nakupować. Oni, bo one są jak takie drugie mikstury many, które no pomagają, no w dużej mierze. Dobra, słyszę gobliny, a gobliny bydlaki są twarde, więc na nich
Nawet już zwykły taki fireball, mini fireball nie pomaga. Trzeba tutaj stosować ostrzejsze czary, które no mają załatwić na dobre. Właśnie pamiętałem tą drabinę na bagnach w Jarkendarze. Tam pewnie są jakieś skarbeńka, ale my oczywiście nie mamy wytrychów, to jest bieda w sumie. Ja sobie tu jeszcze walnę, trzepotnę save'a na wszelki wypadek. Na czas też patrzę. Jutro postaram się, żeby też był gothic, bo wczoraj go nie było, ale to ze względu na to, że już naprawdę fatalnie się czułem. Miałem nawet gorączkę, więc to się wam już przyznaję nawet. Bez bicia, no że po prostu, no fatalne samopoczucie miałem, więc tu proszę mnie zrozumieć jak najbardziej. Dobra, i tak, teraz tutaj mamy te roślinki. Odkop to co jest, o, i level up przy okazji. Jakiś pierścień, zaraz zobaczymy co to za pierścionek. Chyba od jakiejś żonki. Pierścień życia, o! To akurat by było dobre. To póki co możemy zgasić. Więc o Jezu. Trzeba wypić jakąś miksturę. A życia ile mamy w tej chwili? O Boże, 38. Nie, to rzeczywiście zrobiłem błąd życia. Że od tego Beliara się modliłem. To muszę uważać teraz. Ale mam szansę jeszcze nadrobić to, no. Buława i łańcuch. Za to bym na pewno dużo kasy zgarnął. Przydałoby się parę wytrychów. Właśnie, i tu wytrychy są najpotrzebniejsze, których właśnie nie mam. Więc tu jest porażka z mojej strony. Ale dobra. Najwyżej kiedyś tu wrócimy jeszcze z wytrychami. I wtedy wiecie, się wykorzysta. A, tu nie muszę trzymać tego kontrola, zapomniałem całkowicie. On tu po prostu może się trzymać bez dobrowolnego sterowania. Przepraszam. Jak widzicie, suchy kaszel mnie męczy. Bardziej chyba od mokrego. Tylko bez skojarzeń, bo wy wiecie jakie macie skojarzenia z mokrym. Okej, okay. I z suchym tym bardziej, no okej. Okay. Odpalaj, o i właśnie, i trutenie mamy tutaj już. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. O, jesteśmy zatruci. I teraz potrzebujemy antidotum, którego nie mamy. OP. Ale ja myślałem, że go kupowałem u Kronosa. Dziwne, najwyraźniej go nie mam. No dobra, wywalone, najwyżej będę zatruty, no. Kij z tym. Byleby te truty nie ubić. Zaraz ubijemy kolejnego osobnika. Uciekaj teraz. No i zostałem bardziej zatruty. Tylko teraz nie wiem czy ja umrę. No dobra, będę żył. Tylko po prostu, no, bardziej będę cierpiał. Dobra, pozbierajmy sobie te śmieci. Śmieciowe roślinki, które są dla nas bardzo potrzebne. Poszwędamy się po bagnach. Pozbieramy dużo roślin. Bo jak już będziemy w Korinis, to trzeba będzie rozporządzić te mikstury, które na stałe dadzą nam tam kilka punktów życia, tudzież many. Dobra, znaleźliśmy kolejny X ze skarbem. Tu pewnie otwarta, o pewnie. A tu pusta jeszcze, o, to bieda. Ale okej, okay, możemy sobie odkopać. I co mamy? Pusto! Pewnie już tu musiałem odkopywać te skarby. A no, sobie teraz przypomniałem tą lokację. Ja pamiętam. Pamiętam to. Ja to akurat sobie zdołałem przypomnieć. Dobra.
kurde, trochę się odsuń. Goni mnie drugi? Nie. Mogę się napić w sumie i zjeść roślinkę jednocześnie. Dobra. Jeszcze jeden koleś. Koleś, szczurek. Dobra. Pozbyłem się. Kolejny exp dla mnie. I teraz truteń. Ale te trutnie to wkurzające są stworzenia. Chyba jedne z najbardziej wkurzających. Dobra. Fajnie. Fajnie, że mnie to strollowało. Czekajcie, ja sobie postawię jeszcze zapasowego save'a. Bo jakby miało być źle, no to wiecie, zawsze wolę jakoś się ubezpieczyć. A fajnie, że ta krwiopijca się dziko przemieszcza. Tu słyszę tego goblina. Chyba zareagowały. Nie, jeszcze. Moment. Najpierw krzaczor. Okej, teraz tak. Idzie te gobliny. Czarny goblin. Oj, ten goblin to mnie może posiekać, jak mu się uda. Ale teraz się muszę tak postarać, żeby mnie to dziwactwo w ogóle nie posiekało. Okej, dobra. Czyli ukróciliśmy goblinowi łeb. Z tego powodu się bardzo cieszę. No bo z takimi goblinami jest zawsze dużo problemów. A wiecie, jak to z nimi jest. Sorry. Dobra, niech tyle man na razie wystarczy. Co ten czarny goblinek tu miał? A gdzie masz swój mieczyk? Zgubiłeś go? Albo go już podniosłem? Nie. Gdzieś... O, jest, jest. Dobra. Teraz wracamy do tego punktu. Fajnie, że są ślady krwi, dzięki czemu mam ułatwienie, gdzie byłem wcześniej. Bo ofiara się wykrwawiała. O kurde. No, krwiopijco, zapraszam. Tera. O. I się spaliła. Bidulka. O, bryłka złota. Jakieś strzały, bełty. O, widzę, że jacyś ludzie tutaj byli. Niestety, no, zażegnali swoje życie w tym oto miejscu. O, jakiś skórzany mieszek. Byleby było dużo złota. O, malutko, ale też zawsze coś. Zawsze coś. O, skórki błotnego węża. Ciekawe. Okej, czyli jakby te tereny już zostały oblukane. Ale to jeszcze nie wszystko, bagna są duże. Więc liczę na to, że wszystko tu przeszukam. Co będę w stanie mógł to zrobić. Dobra, krwiopijca się odezwała. Teraz nieco się cofnę znowu, żebym mógł sobie nieco many załadować. Może najpierw teraz takie po 15. Zbieramy te krzaki, ale i tak je musimy wyjadać, bo wtedy nam się mana... O ja pierdolę. I już zginąłem. No. Ale dobrze, że zrobiłem zapasowego. Tak wam powiem szczerze. Bardzo dobrze, że to zrobiłem. Dobra, czyli tam już jest para goblinów, do której lepiej nie podchodzić. Bo to już jest prawdziwe ryzyko. Dobra. Nie strutniem. Nie chcę mieć z strutniami nic do czynienia. Teraz tak. Krwiopijca tu jeszcze jest.
Teraz najlepiej będzie, jak wypijesz trochę tego rumu. Przepraszam. Znowu. Albo w sumie już nie będę tego mówił. No, kolejna krwiopijca. No, teraz muszę mu uciekać. O, jak trzasnęło. No, jeszcze brakowało paskudnej pogody. On tu dalej po mnie idzie. To jest fatalnie. Dobra, teraz mu uciekaj. Dobra, szybko jakąś... O, dobra. I teraz zgoń tego goblina. Za jego śladami krwi. Myślę, że go... A, fajnie, że mnie usłyszał z takiej odległości. A to już pół biedy, przynajmniej. Dobra, pięknie. Przynajmniej będzie tu czyściusieńko. A na te trucnie to muszę uważać i to... bardzo. Dobra, tu już nie podchodzę. Choć jeszcze bym podszedł do poprzedniego budynku, bo tam były te... bełty i... tym podobne rzeczy. A tego nie chcę pomijać. O, to było tutaj bodajże, tak. No to zbierzemy i chyba będzie lepiej, jak już uciekniemy z zalesionego bagna i przejdziemy bardziej do bandytów. Bo jak wiecie, jeszcze nasza misja się nie skończyła, a wręcz się zaczyna. Wystarczy, że już dostaliśmy się do Jarkendaru, złożyliśmy portal, ornament i mamy strój bandyty. Tylko teraz właśnie przebić się przez te hordy i zabić kruka. Tylko to będzie bardzo trudny cel. Nie mówię to dlatego, że to będzie niemożliwe. Tylko chodzi o to, że no ten cel będzie utrapiony. No i goni mnie ten shit. Spier... dalej. No to coś mnie dalej goni, jakie gówno. Dobra, odpuścił sobie. Tylko teraz tak dziwnie podleciał. Tak dość niepokojąco. A ja jeszcze mam, nie mam many załadowanej. O, fajnie. Dobra. No podejdź, podejdź tutaj. Trzeba kombinować jakieś plany na tego goblina. Trzeba zrobić. Zróbże save'a. Właśnie. Teraz sobie przypomniałem. Akurat w porę. No by było kiepsko. Okej, dobra. Coś tu pływa. Ciekawy jestem tylko co. Kurde, ale krzaki. Takie duże, że aż boli. Słyszę te gobliny. Tylko co mi to daje, skoro one się tam ukrywają? Ło, dostałem się tu na górę. Niewiarygodne. Już aż jestem zaskoczony teraz. Teraz pewnie będą chciały zrobić to samo co ja. To będą mieli ciężko. No, oczywiście magia zawiodła. No chyba, że zrobimy coś takiego, że po prostu... O, nieco niżej. Te gobliny i te... A, z tą krwiopijcę by się wybiło. No nie, my marnujemy tylko manę, no. Tak naprawdę. No, stworzenia oczywiście też są zbugowane. To trudno im się nie dziwić. No, temu manny zabrakło. Weź no wypij porządną potkę i kurde nie marudź. Dobra.
Oj, really? No i dobra, teraz my tu jeszcze zdechniemy z bólu. O Jezu, no i teraz nas stado stworzeń... O, dobra. Goblin załatwił sprawę. Ale my mamy save'a, więc dla nas nie będzie żaden problem. Ja się jeszcze napiję szybko. Okej. No to mamy tego grzyba. Jeszcze jednego gdzieś tu widziałem. Dobra. Ja tam nie podchodzę nawet. Idę teraz cały czas w tą stronę. Chociażby dlatego, żeby nie... nie narobić sobie zagrożenia ze strony przeciwnika. A po antidotum to będę musiał jakoś się przejść. I jeszcze nie otworzyłem tego mieszka. No okej, dobra. Moment. Serafis. Uj, ile mam serafisów. Dobra. Teraz się przebiegnie nieco. Ile trutniów. O jest. No, kurde, 5 trutniów mnie zaatakowało. Gdzie tu jest sprawiedliwość? Dobra, tam nawet nie idę. Bo to jest strata moich nerwów. No, po prostu idziemy dalej. I tyle. A te gobliny to je pozałatwiam kiedy indziej. Okej, możemy iść. Miejmy nadzieję, że będzie bezpiecznie. Okej, jak tu przejdę, to chyba nic mnie nie zaskoczy, nie? Na przykład... O, błotniak. Tylko takiego błotniaka to będzie ciężko ubić. Chyba, że... O. Fireball dał popalić, tylko wiecie. To jest twarde bydle. A jak jest to twarde bydle, to wiecie. Z nim nie będzie łatwo nigdy. Dobra, już mu uciekłem. Bardzo szybko. A, to chyba jednak z tymi błotniakami nie warto się użerać. Bo ja tylko tracę na tym manę i nic na tym nie zyskam jednocześnie. Dobra, to tak, teraz jeszcze ten rum. O, wypiłem szybkiego śledzia. No właśnie, on też daje sprint. Dobra. Teraz tylko chcę się tam dostać z powrotem. No i chyba teraz przekroczyłem ten błąd. Bo teraz mnie będzie stado tych błotniaków gonić. I teraz mogę sobie nagrabić, to poważnie. O, i najlepiej będzie jak w tą stronę pójdziesz. Dobra, już mu uciekłem. Im właściwie. O, trochę jedzenia. O kurde, bagienny. A bagienny golem to już jest pewna śmierć. Teraz jakoś mu ucieknij. LOL! O, golem podpalił swojego. OP. Dobra, czyli tutaj to jest jeszcze pewniejsza śmierć. Przestało mnie coś gonić? LOL. Dobra, odpuścili sobie. Nie, to jest kolejny bagienny. Szwak. Przecież nie ubiję trzech tych bagiennych troli, czy tam golemów w życiu. A fajnie, że mi się ekwipunek ściął na chwilę. Nie wiem dlaczego nawet. Dobra. O teraz tak. Co ja to tam... A, jakaś ciężka ryba. Co w niej będzie? Klucz. Nie, coś innego musiało wypaść. Tylko nie wiem właśnie co. Jakiś klucz.
No i patrzcie, laga dostałem. Nic nie mogę robić. Bez jaj. O kurde, jakie bugi mam. No co jest? A, fajnie, że ja tą rybę trzymam. Zajebiście, i teraz mogę przez te bugi w grze zginąć. No kuźwa, zakręciłbyś. Ja pierdzielę. Co za koleś. No chyba będę musiał grę wczytać. Ja nie wiem, co to było. To już było bardzo dziwne. No i dobra, teraz zaczęło wszystko działać. I patrzcie, gdzie jest ta sprawiedliwość w tej grze. Miałem ciężką rybę. Nie, kurde. Muszę zostać zbugowany, albo na pewno nie wina klawiatury. Klawiatura i działa w jak najlepszym stanie. Nie, ja nie wiem, co ta gra czasami odwala. Dobra, wypij tego śledzia i zapieprzaj szybciej. Dobra, to ja bym jeszcze raz się tam przeszedł. Choć nie wiem, czy to by coś mi dało. Czy to miałoby jakieś większe znaczenie. Ja bym powiedział, że lepiej sobie odpuścić to miejsce. Bo tam są trzy golemy bagienne i stado bagiennych węży. O, i dobra, właśnie mówiłem o tym golemie z bagien, który jest w chuj silny. Nie, dobra, starczy. Wracamy już do bandytów bezpośrednio. Ja nawet już nie przemierzam w stronę tych świrów. Ja tylko czas stracę. A ile na granie? 27 minut już. No to lepiej będzie, jak już po prostu ominiemy te stworzenia. Żebyśmy się nie trudzili bardziej. Dobra. Okej. Okay. Spoko. Tu jeszcze jakiś krzaczor. No i okej. Okay. Teraz mamy tych bandytów. Okej. Okay. Teraz tak. Mamy zdobyć te czerwone tabliczki. Tylko jak my to zrobimy, skoro nie mamy wsparcia? Sojuszu, ani nic, co mogłoby mi pomóc. Więc mówiąc wprost, jestem w dupie. Ale coś wykombinuję. Coś postaram się zrobić, żeby to wsparcie zostało jakby dostarczone. Dobra, tu chyba jeszcze nie byłem. Bo właśnie tego kolesia szukałem przy okazji. Co tu robisz? Szukasz czegoś? Roślin. Szukam roślin. Większość tego, co tu rośnie, można wykorzystać. Wiele ziół ma właściwości lecznicze, a bagienne ziele można palić. Zanim umieścili mnie za barierą, pracowałem u alchemika. No. Za co cię zamknęli za barierą? Eksperymentowałem z różnymi miksturami, które wpływają na umysł i pozwalają nim manipulować. Ignac, mój mistrz, wypił kiedyś jeden z moich eksperymentów zamiast wina. No, zaczął się zachowywać nieco irracjonalnie. Od tamtej pory jest troszkę niezrównoważony. Magowie zesłali mnie do kolonii karnej za prowadzenie badań w zakazanej dziedzinie. Co możesz mi powiedzieć o obozowisku? Niewiele. Nigdy tam nie byłem. Tylko ludzie Kruka byli tam od początku. Wszyscy pozostali przyszli później albo wciąż czekają na przyjęcie, tak jak ja. Mhm. Jak się tu dostałeś? Myślę, że tą samą drogą co ty. Z piratami przez morze. Ta dolina jest niedostępna z wyspy. Można się do niej dostać tylko morzem. Dokładnie. Kiedy zwykle potrzebują nowych ludzi? Gdy jest ich za mało. Gdy kogoś zabije kopalniany pełzacz, potrzebują drugiego na wymianę. No i czasem chłopaki się pozabijają, ale ostatnio nie jest tak źle. Kruk zdołał to jakoś zorganizować i pilnuje, żeby w kopalni nie pracowali wszyscy naraz. Nie mam pojęcia, jak to dokładnie funkcjonuje. Nigdy tam nie byłem. Możesz mnie czegoś nauczyć? Nie mam na to czasu. Przyszedłem tu zdobyć trochę złota. Mogę jednak zaopatrzyć. Spoko. Pohandluj. Trochę masz tych mikstur, tylko tak.
Co tu masz jeszcze? Może ja bym coś ci posprzedawał. Coś, co mi nie będzie potrzebne raczej. Tak patrzę. Tak patrzę. Zaraz ci tu coś jeszcze dam. Dobra, te pierścionki posprzedaję niektóre. Które mi są niepotrzebne. Coś jeszcze? Coś jeszcze? O, to mogę sprzedać, to mi nie będzie potrzebne. Młotek. Co tu jeszcze z takich pierdół? Dobra, mniejsza z tym. Nie masz tu nic ciekawego, ale dzięki. Jeszcze zapomniałem mieszko otworzyć. Znowu. No okej. Teraz tak, no, znowu pozbieramy trochę tych roślin. Tylko to tak niewyraźnie to wszystko widać. Fajnie by było, jakbym znalazł jakiś inny sposób, szybszy na dostanie się tam. Lecz znam go, ale nie będę go stosował, bo go wszyscy nawet znają. Standardowe bugi z Gothica 2 są niezawodne, ale no nie polecam. Dobra, co z tym Loganem? Czym jest obóz? Pytanie powinno brzmieć, czym nie jest obóz? Bez węży, bez mokrych. Zamiast tego mają gorzałe i złoto. Z tego co wiem, jest tam nawet jakaś kobieta. Teraz rozumiesz? Mhm. Przyjdę później. Tak. No okej. Czyli nie mogę liczyć na jego wsparcie. A szkoda. Czyli będę musiał sobie sam radzić. I z tego powodu jest mi smutno. Ale cóż poradzić. A, to jest trup? Dobra, trup. Tej, miał klucz. Tylko do czego ten klucz? Zaraz go sprawdzę. O, chyba do biblioteki klasztornej? Nie. Mamy tyle kluczy, że idzie się pogubić. A ja zobaczę, który to jest. Nie, chyba do tej biblioteki świątynnej zapiszę sobie. Być może nawet przedrzemy się tutaj. Tylko trzeba się postarać. A damy radę, no. Bez problemu. Tam mamy tego płotnego węża, z którym wolałbym nie mieć nic do czynienia. Okej, czyli tu jest tylko jeden, ale dobra, to i tak sobie go zostawiamy. No, bagienny truteń, czyli najgorsze, co mogło mi się przytrafić. Fajnie, że zbudowałem. Ekstra, no. Dobra. Zwiewaj. Okej, dobra. Zostaliśmy trochę podtruci. To w sumie i tak nam nic nie daje. Kiedyś się odtrujemy, to jest pewne. Okej. Znowu sobie zrobię zapis, żeby się zabezpieczyć w razie strat. Okej, dobra. Zjadaj co tam masz i ruszaj dalej. Tu jeszcze sprawdzę, czy nie ma żadnych stworzeń dodatkowych. Bo nie muszę wszystkiego ubijać, ale jak coś znajdę dodatkowo, no, zawsze exp dodatkowy mi wpadnie, no. Dobra, tu coś chyba jest. Nie,
pusto. Szkoda. Tylko mamy tego błotnego węża. Nic więcej w sumie. No właśnie, czyli tylko błotne. A, dwie błotne. Skubane. Dobra, to my tam nawet nie podchodzimy już. Tylko od razu idziemy bezpośrednio w stronę tej świątyni. Tu nieco roślin znowu nabędę. No i fajnie. Okej, jest. Możemy iść. Tu jeszcze sprawdzę drugą stronę. Bo pewnie się gdzieś lubią kryć się roślinki dobrej jakości. O, znowu bagienne zielska, które potem możemy przerobić na te łodygi. No i je jarać, albo je sprzedawać za niską, ale jakąś cenę. Te polne pełzacze, nienawidzę ich. Czyli będziemy mieli problem z dostaniem się tam. No to przewalone mamy. Trochę. Może nawet bardzo. Dobra. Trudno. Mieszek. Co w tym mieszku? No, znowu 25. Oj, biedactwo. Biedactwo z pesiego. Dobra, mam przeszykowaną w miarę tą manę. Dobra, polniaku. Okej. Nie daj mu się chapnąć. Dobra, najpierw muszę jakoś mu uciec. Potem wrócić do niego i tak będę ciągle robił, no. Nie ma innego tu sposobu na niego. Jak tylko z nim w taki sposób walczyć. Dobra, uciekamy mu. Ale czemuś ty nie skoczył? No i patrzcie, co za ułom leśny. Ja mu każę skakać po raz drugi, ale ten nie robi tego, no nie słucha mnie. I jak ja, kurde, się mam nie denerwować? Przez tego polnego idiotę da się załatwić. Jest to możliwe. No kurde, ta strategia musi zadziałać. No nie, o roślinę się musiał potknąć. Co za łeb. Uciekaj. No, nawet nie zawrzeszczał. Ani nic. Okej, dobra. Czyli druga runda, mówisz, pizdo. Dobra, polna. Dobra. Uciekaj mu. Kurde, uciekniesz mu w końcu. Dobra. Teraz tylko sobie załadować manę nieco. O, wypij tą miksturę. Wywalone mi już na to. I go dobijasz. Już ma resztki życia zapewne, nie? A, spłonie. Fagas. Dobra, jest tam. Pewnie się wykrwawia. Powoli. Ale się wykrwawia. Jest. No i dobrze. Trzeba z trzy razy co najmniej mu tego firebola zarzucić, żeby w końcu to przeklęte gówno zdechło. A tu co mamy? Zapis najpierw. Właśnie. Po tym pełzaczu. Bardzo często muszę te zapisy robić. O, kolejny skarbenko. Ach, sądzę, o, słocza krew. A ona się kiedyś może przydać przy górniczej dolinie już prędzej, ale jest smocza krew, albo przy budowie zbroi, ale fajnie, fajnie. Jakiś pierścień, chyba złoty, nie? Albo któryś z tych. No okej, okay, tu skrzynia, się parę wytrychów. Ale wytrychy, no właśnie. To jest kolejny ból. O, tylko jedna roślinka, coś za biednie tutaj. Dużo roślinek w tym miejscu nie rośnie. Nie? Chociaż coś jeszcze. Ciemny grzyb. Okej, okay, tu jeszcze niżej zobaczyłem rośliny, które warto pozbierać. No okej, okay, spoko. No i mamy chyba tą świątynię. Chyba tą.
to nie jest pewne. Albo nie wiem, jak to jest w ogóle z tym. Weźmy najlepiej, zjedz jakąś roślinkę, najlepiej taką. Się przygotuj, zapisz. Jak tam z czasem? Ło, 40 minut szybko zleciało. Tu kolejny pełzacz. No i fajnie. Jak tu być zadowolony? Przerzuciłem w niego 3 razy, ale trzecia kula już nie mogła trafić. Kurde, musiała już przez podmuch wiatru zakręcić się w przeciwną stronę. No zajebiście. Dobra. Ale ja tu umieram przecież. Zrzucam na Hama te firebole i gówno mi to daje, szczerze mówiąc. Nie. A się tu nie poddam. Tylko gówniorza trzeba załatwić. Dobra, teraz trzeba mu uciekać. To jest jedyny możliwy sposób. Oh yeah! Kurde, spadłem razem z tym gówniksem. No, a które w ogóle chyba nie zdechło. Ej, dupnie. Dobra, teraz mu uciekaj. Szukaj sposobu. Po prostu musimy tak samo kombinować jak z poprzednim. Bo wtedy widzimy szansę na ubicie. Dobra, odpuścił sobie. Czyli teraz się do niego wracam i znowu robię to samo. I takim oto właśnie sposobem kolejny pełzacz będzie uśmiercony. Fajnie, że mu się HP odnowiło, nie? No. Kurde. Dobra. Nie będę się tak bawił. Bo widzę, że to stworzenie sobie nie odpuszcza w ogóle. A może tak, może ten większy fireball pomoże. O. I tu już zadał damage. Dobra. Ło. No ale jak? Ale jak? Kuźwa, jakbym miał z 500 many, to już bym to ścierwo dawno wybił. Kurde, w ogóle bym całe bagna już wybił. No i powiedz, że jeszcze to mu nic nie zabrało. Dobra. Tak się chcesz bawić. Może lepiej będzie, jak ominiemy to stworzenie. Będzie chyba lepiej. No ucieknę mu, po prostu ucieknę. O kurde. O szpaka, madafaka. O kurde. Oj. To już jest groźnie. Bardzo. Oj. Nie. To już mamy tu zgon ewidentny. No właśnie. Przecież one mnie tu na hita wykańczają. Co ja im mogę tu zrobić? Czekaj, ale... Ja bym tam się przedarł. Choćby tam na chwilę. Nie wiem, coś skombinuję. Dobra. Ominę to gówno. O właśnie, zrobię tak. I tu był most. Nie, zdawało mi się. I teraz musimy być zdani na siebie. Albo tego śledzia wypijemy i spróbujemy ominąć całą kopalnię. Czekajcie. Moment. Już chyba pomysł zaczyna działać. Dobra, i teraz tak. Biegniemy ile sił w nogi. Aj, za blisko do niego podeszliśmy. No i tak się to skończyło, żeśmy upadli. Ale nie biały rum. Kurde, co za imbecyl. Nie dzwońcie. Dobra. Na szczęście. Te sygnały były bardzo takie uciążliwe. Miałem wrażenie, że ktoś do mnie dzwoni. Tam ktoś jest? O, tam są jeszcze szczury. A! To coś mnie chapnęło i czemu mam takie lagi? To przecież możemy im uciec. Wszystkim. Dobra, jesteśmy już prawie na miejscu. I powiedz, że nam się udało.
Okej. Tej, uciekliśmy im. O kurde. Dobra, czyli to jest droga do kanionu. Spoko, czyli tam nie ma po co chodzić. Czyli mówiąc wprost, w ślepą uliczkę żeśmy się kierowali, sądząc, że znajdziemy to, czego szukamy. Czyli mówiąc wprost, ślepa uliczka. Trudno. Okej, to może tak, skończymy odcinek. Dzisiaj bardziej tak było kombatowo-lutowo. Nic, żadnych misji nie wykonywaliśmy. Czyli praktycznie tylko biegaliśmy po bagnach i nic więcej. W następnym odcinku spróbuję już coś robić. W tym wypadku, żeby po prostu tą fabułę powielać coraz bardziej. No coś trzeba kombinować, bo inaczej będzie kiepściusieńko, no. A wiecie jak to jest. Im gorzej będziemy z fabułą, tym dłużej będziemy tą grę ciągnąć. Dobra, to jesteśmy tutaj. Żadna wielka sprawa. Tylko jak z nim porozmawiam, to gówno mi to da. Mnie nie musisz to pytać. Takie rzeczy. No dobra. Co on wie o słowie? Ty mi powiedz. Tak jakby brakowało mi zmartwień. Ciągle to samo. No, szkoda, że nie można wskoczyć i go ominąć. To by było bardzo dobre. O, o. Może ten plan zadziała. Do dupy. Panie, że on się wbija w tą kolumnę. Ja by mnie to obchodziło. Nie mów, że to nieprawda. Moment, może tak w te paki wskoczymy. O, 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 działa, działa. To nie był sposób cheatera, to był sposób normalnego, myślącego gracza. Yo, motherfucker! A teraz zakończymy tu odcinek. Wyrąbane na to mam. Wyrąbane mam na Franco. Po prostu pomyślałem szybko. Improwizacja idealna. Sejwika robimy i kończymy odcinek. W następnym odcinku już przyszykujemy się bardziej do fabuły z Noc Kruka. Więc dzięki wielkie za obejrzenie kolejnego odcinka, to już jest 30 w sumie odcinek z Gothica. Czyli w sumie mówiąc, jak nagrywałem Noc Kruka, to też byłem gdzieś już mniej więcej w 30 odcinku w tym miejscu. Jeżeli wam się spodobał odcinek, możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Trzymajcie się, na razie, yo!